Siema, tu rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj trochę z innego miejsca zaczynam, tak będę chciał zaczynać każdy odcinek o jakichś tam zabiegach, środkami ochrony roślin na polu. Dzisiaj te dwójka oraz drugie skracanie w życiu ozimym i jęczmieniu ozimym. Na tę dwójkę pójdzie soku 460 EC, które zawiera trzy substancje czynne: spiroksaminę, tebukonazol oraz triadimenol. Dwa triazole oraz ketoamina. Na skracanie idzie Efon Top. Tutaj mamy Etefon w dawce 0,3 litra. Dodatkowo siarczan magnezu w ilości 5 kg na 100 litrów wody oraz RSM w ilości 10 litrów na hektar. Oczywiście, jeżeli mamy zbyt zasadową wodę, kondycjoner wody, jakiś zakwaszacz wody, na przykład Lignum Plus, którego używam. I to chyba ze środków teraz tak na szybko wszystko. Teraz już widzimy się na polu. I znajdujemy się już na plantacji jęczmienia ozimego. Odmiana Wotan, technologia Hyvido. Jak widzicie, jęczmień jest dość zdrowy. Tutaj pojawiają się jakieś plamy. Prawdopodobnie jest to zaczątek rynkosporiozy. Ale dokładnie o zabiegach, jakie tu już były wykonywane, powiem wam za chwilę. Przed plonem do tego jęczmienia był łubin wąskolistny. Niestety znajdują się takie przepusty gdzieniegdzie. Ale dlaczego jest to, czym to jest spowodowane, to już opowiem wam w ciągniku. I już wykonujemy zabieg w samym łanie. Muszę troszeczkę podnieść. Tutaj mamy naszego pszczelarza. Widzę, że akurat pracuje jeszcze. No jest godzina 20, ale nie powinno się nic tutaj z tymi pszczołami stać, ale dla wszelkiej sposobności już wyłączyłem tą ostatnią sekcję przy samych ulach dla bezpieczeństwa i swojego i pszczół, które no, są bardzo ważne, tak jak wspominam przy każdym prawie filmie. Ale wracając do jęczmienia, ochrona jęczmienia wyglądała następująco. Na jesieni nie udało się wykonać żadnego zabiegu fungicydowego z tego powodu, że tył działki jest bardzo podmoknięty. Udało się go tam zasiać, ten jęczmień, z tego powodu, że był łubin. Fajnie tą ziemię przedrenował, ale niestety, no jak waliło deszczem, to waliło. I niestety, ale T0 na jęczmień nie poszedł. Pojawił się miejscami mączniak, była infekcja mączniaka. Ale niestety, mówię, zabiegu wykonać się nie udało. W zimę wszedł ten jęczmień w takim rozwoju, że miał po 8-10 pędów z jednej rośliny, więc był bardzo rozwinięty. Niestety, no dość we znaki dały mu się tutaj mrozy. Dlatego też jest to jedna z przyczyn, że no część roślin wyleciała. Jednak no jak widać, łan jest zwarty. Są tylko takie pojedyncze miejsca, takie pojedyncze place, gdzie tego jęczmienia nie ma. I tutaj z kolei przyłożyła się do tego pałecznica zbóż. No nie było jej jakoś tam widać prędzej. Jak pojawiła się tak naprawdę wczesną wiosną, kiedy odpuszczało, ruszyło, znowu odpuszczało, znowu ruszyło i wtedy pojawiła się pałecznica. Ona tu zrobiła niezłe przepusty, tak jak widzicie tutaj na przykład ten łan jest bardzo nierówny. Żeby uratować te rośliny, które jeszcze tam miały jakąś chęć życia, zastosowałem tiofanat, preparat Topsin na takie przeczyszczenie i dodatkowo waliłem tutaj NPK do listnie, poszedł od razu azot też do listnie, żeby te rośliny tutaj podratować. Jednak jeszcze przyczyną takiego stanu mogła być
odglebowa mozaika jęczmienia, bo te pasy tych wypadniętych roślin, one układały się nierównomiernie. Nie były to jakieś place okrągłe, były to place, dajmy na to, od jednego siewnika, a następny siewnik był, były rośliny bardzo mocne, nawet chyba słomkowie wysłali na takie zdjęcie, gdzie po prostu jakby odcięcie, jednak no tutaj nie ma żadnej formy ochrony, z tego co dobrze pamiętam, i to stwierdzić można tylko i wyłącznie laboratoryjnie, więc no tutaj no nie ma pewności, że ta mozaika odglebowa wystąpiła. Jednak no coś takiego jest i to, że tak powiem, też robi coraz większy problem, że no niby na stanowisku niczego nie brakuje, a jednak rośliny wypadają. Nie było tutaj pleśni śniegowej, to na 100%. O, mamy nasze koleżanki piękne, białe dubki. Ale no coś musiało być na rzeczy, bo mówię, ten jęczmień tak wypadał czasami placami. Tutaj wjeżdżamy na tu bardzo podmoknięty właśnie część działki. To zresztą za chwilę będzie widać, że ten jęczmień tak naprawdę on tutaj przeżył, ale to jego życie było takie słabe. Przecież on nie zrobiła się plantacja tutaj żółta na wiosnę, na jesieni, ale no widać, że duża część roślin właśnie wypadła, wygniła. Jednak no cała reszta tu się jakoś trzyma, coś tutaj z tego będzie. W tym miejscu tutaj, tak jak jest to tutaj właśnie takie nierówne, to tak naprawdę siał tylko siewnik. Agregat był, brona talerzowa była podniesiona tylko, żeby przyjechać. Mówię, albo zasieje, albo nie zasieje. Będzie stało do wiosny. Jednak no udało się jakoś to tutaj zrobić. No tak naprawdę mamy pas około 0,25 hektara takiego słabego tutaj jęczmienia. No słabego, no coś tutaj z tego będzie. Najważniejsze, że tutaj nie wypadł jakiś placek. No na wymarznięcie nie udało się nic uwskórać z PZU. Niestety no w tym roku nie uznawano zbóż, jeżeli żyły. No nawet jak się zmniejszyła tam obsada, to nie było to uznawane. A nas, i tak naprawdę no te zero poszło, to są takie przyczyny, dlaczego ten jęczmień jest taki tutaj rzadszy. Plantacja jęczmienia założona jest na polu o klasach od 3 A do 5, więc znowu jest taka mozaika jak to u mnie. Nie ma tak naprawdę pól jakichś równiejszych klasowo. I no co dalej, tutaj jak poszedł ten tiofanat, następnie pierwsza dawka azotu w ilości 100 litrów RSM-u, czyli około 40 kg tak naprawdę na takie odbudowanie. Potem na szybciutko, mówię, szedł azot jeszcze do listnie, szły te mikroelementy, makroelementy, tak żeby ten słabszy jęczmień podratować. No i też trzeba mieć tutaj na względzie, że bardzo duża ilość azotu była w glebie po łubinie, bo ten łubin tak naprawdę jeszcze zdążył tutaj wyrosnąć, jako poplon. No i jednak, no wiadomo, przepukiwanie i tak dalej, i tak dalej. I poszło to 40, następnie poszło 80 kg azotu w czystym składniku. No i jest taki oto efekt, jaki jest. Myślę, że jęczmień jak na ten rok nie wygląda źle. Zaraz wyjedziemy znowu z tego mokradła, więc się poprawi wszystko. Będzie równiutko. Na te jeden to typowe poszedł prochloraz i cyklofenamid. 0,1 cyklofenamidu, środek Merces oraz 0,8 prochlorazu, środek Mont Attack. Ostatnio zapomniałem właśnie, jak opowiadałem o życiu, co to był za środek. I szło skracanie 0,3 trineksa etylu. Zawsze mi się język łamie na tych nazwach wszelkich. No i teraz
jedziemy, tak jak już prędzej wspomniałem, jedziemy Sokołem, skracam po raz drugi Etefonem, skracanie już tutaj do Kłosia, tak naprawdę za chwilę ten jęczmień będzie się wykłaszał. No i no te trójka no nie jest przewidziana w jęczmieniu, ale zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało w zeszłym roku. No, na jęczmieniach nawet też na Kłosie wystąpiły choroby, ponieważ było bardzo, bardzo mokro. Ale zobaczymy jak to wszystko warunki będą tutaj przebiegały. No, na 10 ton to jęczmień nie jest, ale mam nadzieję, że ta ósemka tutaj powinna pyknąć. No tak jak tutaj, no to jęczmień jest piękny, innymi miejscami no są przepusty, ale patrząc na tą obsadę, jaka tutaj była na jesieni, to no może nawet lepiej, że troszkę wyleciało, bo mógłby nawet być za gęsty. I tutaj, tu jest właśnie pasek takiego jęczmienia, który był bardzo przyrodzony, obok jest bardzo przyrodzony, a z tej strony tutaj już mamy jęczmień bez najmniejszego zarzutu. Więc mówię, no coś w glebie nie pasowało. Nie było tu jakiegoś większego porażenia powierzchnicą, nie było tych tak zwanych ziarenek żwirów, więc mówię, no wytłumaczenia nie ma dokładnie. O, tu jest, nie wiem czy widzicie, słaby jęczmień i obok jest wysoki jęczmień. Jest to właśnie taka cecha tej mozaikowatości odglebowej, takiego pasowego, pasowych gorszych kawałków, ale mówię, no nie można tego stwierdzić jakoś po prostu na polu, tylko trzeba to wysłać do laboratorium i określić, że był to ten, że to była właśnie ta choroba. Inaczej tego stwierdzić nie idzie. I to na tyle z te dwójki z jęczmienia. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.